Tych ludzi trzeba zdelegalizować i posadzać do więzień nawet, jeśli to potrzebne. Mówi pan o aktywistach, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wspomagania nielegalnej imigracji, ponieważ nielegalna imigracja, jak sama nazwa wskazuje, jest nielegalna, czyli jest przestępstwem, to każdy, kto w jakikolwiek sposób zachęca, wspiera, pomaga takiemu przestępcy, powinien być traktowany również jak przestępca. Zależnie od szlachetnych być może intencji tych odklejonych często od rzeczywistości ludzi, należy ich po prostu spacyfikować, tak? To nie może być tak, że z podniesioną głową ludzie sabotują wysiłki naszych organów na granicy. Gdybym mógł, panie tak, proszę. Bo tutaj pan wywołał grupę Granica i mówienie o odklejeńcach to jest dla mnie jakoś tak mocno zaskakujący sposób wyrażania swojej opinii na ten temat. Chciałem zwrócić... Ja wiem, ale jeżeli pan pozwoli. Proszę. Jak ktoś z pełną powagą mówi o tym, powtarza taką relację, że ktoś przez 6 dni płynął w wodzie i zmarznięty tam wychodził na brzeg i się nawet nie ogrzewał, no to jest odklejeńcem. I on płynął 6 dni w ciągu dnia w tej lodowatej wodzie, w nocy wychodził na brzeg, nie zapalał ogniska, bo bał się, że go ktoś zobaczy, nie jadł i nie pił tam parę łyków wody z rzeki, ale się bał pić, bo bał się, że zachoruje. To jest człowiekiem, który chyba zbyt łatwo wierzy we wszelkie bujdy, które mu się powtarza. Granica, co jest oczywiste i wszyscy się tutaj na pewno zgadzamy, powinna być bezpieczna, szczelna i nie powinni jej przekraczać nielegalni imigranci. Niemniej jednak, jeżeli tak się wydarzy i jest jakaś osoba na terytorium naszego kraju... Nielegalnie. Nielegalnie być może, tak? No bo w jakiś sposób trafiła, tak? Tu mogę się tutaj tym razem zgodzić z panem. To należy ją wykopać natychmiast z powrotem. Jest to niezgodne z... A w dupie mam przecież niezgodne. Należy coś zrobić w interesie naszego państwa. Całe szczęście, że nie będzie pan o tym decydował. Wydaje mi się, że ja nie zobaczymy. Nie róbcie tak dalej, to myślę, że będę decydował. Czy gdyby nas, Polaków, w historii traktowano tak, jak pan teraz proponuje potraktować ludzi... Nie mówię, nikt z nas nie mówi, że należy wpuszczać wszystkich, którzy chcą wjechać do Unii Europejskiej. Natomiast pan proponuje, żeby ludzi, którzy zamarzają, którzy potrzebują pomocy medycznej. Którzy są przestępcami. Którzy są przestępcami według pana. Gdyby tak traktować Polaków, którzy na początku lat 80. przez zieloną granicę uciekali do Niemiec i tam byli w obozach dla uchodźców, dokładnie tak jak teraz ci ludzie tu. Polska emigracja z XIX wieku, polska emigracja do Anglii i tak dalej. Polska jest krajem, która dzięki solidarności innych krajów przetrwała potworne rzeczy. Polacy nie funkcjonowali z nową granicą. Panowie, pani obraża naszych imigrantów, porównując ich do tych dzikusów, którzy taranują granicę? Panie Dobromirze. Plucie na pamięć naszych przodków. Co pani opowiada w ogóle? Pani jest kolejnym odklejęciem, którego trzeba odsunąć od władzy. To są tacy ludzie pod kątem koloru skóry. Ale... Pani poseł. Nie, pod kątem swojego zachowania. Przepraszam. Dzikusami, którzy atakują siłą naszą duszę. Ale niestety rasizm jest wciąż obecny. Cały czas czekamy, żeby pan minister skończył myśl. Żeby pan też reagował i nie pozwalał na nazywanie tutaj uczestników naszej debaty między sobą, używanie epitetów odklejeńcy. To do pana Dobromira Sośnierza, ale ja chciałem powiedzieć, że szanowni państwo, bezpieczna granica... Rasista można? No jeżeli ktoś jest, to ale trzeba. To trzeba się udowodnić, że ale przepraszam, ale nie, ja jestem panie, nie trzeba. Drodzy państwo, to też odklejeńcy.